Portrety są jedną z najbardziej fascynujących dziedzin fotografii. Możemy je robić w domu, ale możemy też wyjść na ulicę i postarać się sfotografować obcego człowieka. Jest to chyba jedno z najtrudniejszych zadań. Postarajmy się zdecydować, czy chcemy dłuższym obiektywem, czy krótszym. Na ulicy, przy podchodzeniu do znajomych, przy nawiązywaniu komunikacji, proponowałabym jednak 50, czyli standard. Jak podchodzimy do obcego człowieka? Oczywiście powoli i delikatnie. Kontrolujemy również to, co znajduje się w tle. Jest to bardzo ważne, bo tworzy razem z portretem kompozycję. Jesteśmy przy świętach, więc zawrzyjcie w kadrze również te piękne świąteczne dekoracje. Co mam za plecami? Niechodnie. Nie fajnie, oczywiście. Mam fajne światło tutaj, bo z jednej i z drugiej strony i można cudowny portret zrobić, ale liczy się również to, co mam za plecami. Więc hop, przeskakujemy na tę stronę i już mamy klimat świąteczny. Ja stoję spokojnie, jestem cierpliwa i czekam, aż znajdziecie dobry punkt widzenia i będę miała bardzo interesujące tło. Mam światełka w oczach, super. Druga osoba, która ma swój telefon i może ewentualnie nam doświetlić twarz. Street fotografowie doskonale wiedzą, jak to robić. Ci oczywiście, którzy mają już jakieś doświadczenie. Może uda wam się przejrzeć jakieś zdjęcia z konkursów streetowców, na stronach streetowców. Może to jakoś was zainspiruje. Zapytajcie, możemy pani zrobić portret? A po prostu zdjęcie. Chodzimy i robimy zdjęcia. Dziękujemy bardzo. Szukajcie dobrego punktu widzenia. Postarajmy się, żeby ta kompozycja była wieloplanowa. To tworzy nam bardziej interesujący obraz.